Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych gości w progach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kątach. Proszę o zabranie głosu pana Dariusza Zielińskiego, burmistrza miasta i gminy oraz przewodniczącą panią Aleksandrę Fedynicz-Komosa, przewodniczącą Rady Miejskiej. Czcigodni księża, dostojni goście, drodzy uczniowie, szanowni Państwo. Przypadam razem z panią przewodniczącą udział powitać Państwa na niezwykłym, wyjątkowym spotkaniu z okazji świąt Bożego Narodzenia. Bardzo się cieszę, że spotykamy się tu w Kątach. Tak jak pani dyrektor powiedziała, w zespole przedszkolno-szkolnym imienia błogosławionego ojca Papczyńskiego. Szkoły wyjątkowej, nie tylko przez to, że jest jedynym zespołem przedszkolno-szkolnym na terenie naszej gminy, ale szkoły, która jest wyjątkowa pod kątem prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, szkoły, która jest wyjątkowa pod kątem swojego rozwoju i pięknej ewaluacji, jaka dokonała się w tej placówce na przestrzeni ostatnich lat. W tej wyjątkowej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia bardzo Państwu dziękuję, że tak licznie przyjęliście zaproszenie na to spotkanie. Spotkanie wyjątkowe. Spotkanie radnych, sołtysów, rodziców, nauczycieli, prezesów banków, spółdzielni, kierowników jednostek organizacyjnych, osób funkcyjnych, zaproszonych gości. Ale spotkanie, które nie ma charakteru roboczego. Dzisiejsze spotkanie ma charakter wyjątkowej wspólnoty samorządowej. Wspólnoty, którą właśnie Państwo tworzycie. To Wy budujecie potencjał i wartości w tej gminie. I to zarówno ten potencjał i wartości materialne, ale również potencjał i wartości, które są ważne w życiu każdego człowieka. Bardzo się cieszę, że wędrujemy po szkołach z tymi spotkaniami, z tą kolędą, bo jednocześnie możecie Państwo poznać nasze niezwykłe placówki edukacyjne. Myślę, że niektórzy z Państwa są tutaj po raz pierwszy, także myślę, że Pani Dyrektor również zaprosi do tego, żeby szkołę ewentualnie można obejrzeć. Spotykamy się w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W kalendarzu chrześcijańskim jest to wyjątkowy okres. Okres, kiedy pogłębiamy swoją wiarę, kiedy radujemy się z narodzenia Jezusa Chrystusa, kiedy w pewien sposób zatrzymujemy się i jest chwila refleksji na tym, co w życiu jest najważniejsze. Myślę, że gdy sięgniemy do historii sprzed ponad 2000 lat, kiedy to nowonarodzony Jezus przyszedł właściwie w warunkach, jeżeli byśmy odnieśli go do warunków obecnych, w warunkach wykluczenia społecznego, kiedy narodził się w stajence, w ubóstwie, to myślę, że pewnym paradoksem tego, a jednocześnie silną wartością naszej wiary jest, że Jezus Chrystus stał się centralną postacią w historii naszego zbawienia. Stał się również centralną postacią rozpoczęcia nowych dziejów Europy i świata. I myślę, że przez kojarzenie do tamtych lat, z tych narodzin, z tej radości, ale jednocześnie i nadziei płyną wielkie wartości dla nas współczesnych tego świata. Płynie wartość odwagi. I chyba tutaj mogę powiedzieć w tym gronie osób zawodowo i społecznych związanych z podejmowaniem decyzji, że warto być odważnym. Warto podejmować odważne decyzje. Warto mieć swoje stanowisko. Warto trzymać się zasad i wartości, które prowadzą do rozwoju. Do rozwoju zarówno społecznego, jak i duchowego. Że warto w swojej pracy kierować się zawsze człowiekiem, który jest w naszym otoczeniu, tym najbliższym, tej naturalnej rodziny, ale i tej społecznej. I w tym klimacie radości,
nadziei, miłości pragniemy dzisiaj Państwa serdecznie powitać. Witam serdecznie dziekana dekanatu czeskiego, księdza prałata Włodzimierza Czemińskiego. Bardzo się cieszę, że jest wśród nas proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Górze Karwarii, ksiądz Andrzej Jerolinek. Serdecznie witam siostrę przełożoną zgromadzenia sióstr Służebnik Jezusa w Górze Karwarii, Janinę Chorączą. Witamy serdecznie pana Daniela Butkiewicza, przewodniczącego Rady Powiatu. Witamy pana Arkadiusza Strzyżewskiego, wicestarostę powiatu piasecznickiego. Witamy panią Katarzynę Paprocką, członka zarządu powiatu piasecznickiego. Witamy również radnych powiatu piasecznickiego. Panią Barbarę Samborską, burmistrza poprzedniej kadencji oraz przewodniczących Rady Miejskiej poprzednich kadencji, pana Ryszarda Hermana. Witamy radnych Rady Miejskiej w Górze Kalwarii, państwa sołtysów oraz radnych Młodzieżowej Rady Gminy. Komendantów służb mundurowych. Witam serdecznie starszego brygadiera Leszka Szcześniaka, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Świateczku. Witam podinspektora Tomasza Jerzewskiego, komendanta komisariatu w Górze Karwarii, wraz z zastępcą starszym aspirantem Sylwestrem Wstępnie. Witam kapitana Łukasza Darmochalskiego, komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej oraz prezesów i komendantów Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Góry Kalwarii. Witam bardzo serdecznie nadleśniczego Leśnictwa Chojnów pana Sławomira Mydłowskiego wraz z małżonką. Witam serdecznie dyrektora rejonu Jeziorna PGE pana Tomasza Moczulskiego. Jest nam niezmiernie miło, że zaszczycił nas swoją obecnością honorowy obywatel naszej gminy, pan Kazimierz Wanio. Witam dyrektorów, prezesów gminnych jednostek organizacyjnych, kierownictwo i pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Witam dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, zarówno gminnych, jak i powiatowych. Serdecznie witamy przedstawicieli organizacji społecznych, prężnie działających na terenie naszej gminy. Witamy panią Barbarę Jabłońską, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, oddział Czersku. Witamy pana Wojciecha Prus-Wiśniowskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska, wraz z małżonką panią Bożeną Prus-Wiśniowską i skokiem prywatnego Muzeum Narodowego. Witamy prezesa zarządu Koła Związku Rencistów i Emerytów Baniosze, panią Barbarę Kołodziejską. Witamy pana Jana Lempkowskiego, prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów. Witamy pana Stanisława Bombę, przedstawiciela zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, koło nr 61 imienia Żołnierzy Mazowieckich Jednostek w Górze Kalwarii. Witamy serdecznie pana Leszka Paroła i pana Andrzeja Kwiatkowskiego, starszych cechów rzemiosł różnych. Pragniemy powitać panią Stefanię Bugacz, prezes zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych. Gorąco witamy wszystkich innych przedstawicieli stowarzyszeń, prezesów, klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie naszej gminy. Pragniemy serdecznie powitać wszystkich dyrektorów, prezesów,
właścicieli przedsiębiorstw i firm działających na terenie naszej gminy. Witamy również prezesów banków, spółdzielni, przedstawicieli powiatowej izby rolniczej i gminnej spółki wodnej oraz związków zawodowych. Bardzo serdecznie witamy wszystkich mieszkańców, szczególnie mieszkańców, których dzieci chodzą do szkoły w Kątach. Witam Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną oraz wszystkich uczniów zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Gorąco witam. Szanowni Państwo, ten czas świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. Czas, który skłania do zadumy, do refleksji, do szukania tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, tego, co dobre. Dlatego pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby ten wieczór był dla Państwa ciepły, był dla Państwa wieczorem szukania jak najlepszych uczuć, jak najlepszych życzeń otrzymywania i dawania i żeby to dobro trwało nie tylko dzisiaj, nie tylko w święta Bożego Narodzenia, ale przez cały nadchodzący rok 2016. Wszystkiego dobrego. Zapraszam teraz na przedstawienie jasełkowe w wykonaniu naszych uczniów, uczniów najmłodszych, klas 1-2, pod kierunkiem siostry Janiny. Któż tam, czego tam chcecie? Z daleka przybywamy, noclegu szukamy. Chcę was przyjąć, ale nie mogę. Dużo ludzi tu przybyło. Nasze miasto Betlejem po brzegu się wypełniło. Przykro nam, ale nie mamy pokoju ani jednego.
ale tam za miastem w szopie znajdziecie kawałek kącika swojego. Ognisko. Uciekają przestraszone. Bracia, spójrzcie, to anioły z niebieskiej krainy. Czy słyszycie? O dzieciątku przynoszą nowiny. Nie bójcie się, pastuszkowie, to sam Boże się narodził. Aby ludzi zbawić, idźcie prędko się pokłonić, pociszyć go, zabawić. Moi mili bracia, samiście słyszeli, co święci anieli do nas powiedzieli. Tylko nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy, że nam ich kazali, gdzie się światło błyszczy. Bo się narodził z Wami.
naszego świata odkupicie. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. O niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcie wyraźnie, co nam czynić trzeba, bo my nic nie pojmujemy, lekko od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Witajcie, ciąteczko w żłobie. Kłaniamy się dzisiaj Tobie i tak bardzo dziękujemy, że jesteś mieszkał na tej ziemi. Śpij ci, no moja mała. Będę Ciebie kołysała, do serduszka Cię przytulę. Kolędy zaśpiewam czule. Witamy Ciebie, Jezu maleńki, co się narodził tu wśród stajenki. Moje serduszko tak kocha Ciebie i razem ze mną wszystkie aniołki w niebie. Widzę, że nasz gość, nasz Jezuniu drogi,
zaprosimy pasterzów w nasze skromne progi. Przyjmij, dobry Jezu, nasz wielki Panie, nasze podajki, nasze śpiewanie. Już bardzo zmęczeni, wiozą różne dary, by złożyć w ofierze oraz pokłonić się dzieciąteczku szczerze. Od miasta do miasta w słonecznej spiekocie pytają wszędzie o królewskim dziecię. Nikt jednak im wskazać nie potrafi drogi, w pałacach go nie ma, bo to król ubogi. Zawierzyli oni gwieździe na Betlejem, ona im stajenkę wskazała promieniem. Patrzcie, patrzcie do stajenki, idą trzy królowie, pięknie wystrojeni i w koronach na głowie. Hej wokoło śrubce miejsc, dla tak ważnych gości. Boże dziecię się uczesy każdego ugościć. Gwiazda twoja mnie do ciebie prosto prowadziła, złoto w darze ci przyniosłem, dziecinetko miła. Ja przyniosłem
przyniosłem ci kadzidło wonne i pachnące. To dla ciebie, Boże, dziecię na sianku leżące. A ode mnie wodna miła, dla ciebie zebrana, bo z wielkiego nieba zeszedł, aby cierpieć za nas. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy za złotą wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, że go będziesz widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Jezus urodził się wśród ludzi, bo nas kocha szczerze. Cieszymy się jak aniołowie, królowie i pasterze. Witaj Jezu malusieńki, Zbawicielu dobry nasz. Dzisiaj przychodzimy do stajenki, Ty nas dobrze znasz. Otwórzcie szeroko drzwi swojego domu, żeby smutno dziś nie było nikomu. O Boże dzieciom, podnieś rączkę mam, błogosław dzieci z ich rodzicami, aby to słowo, co ciałem się stało, dziś zamieszkało między nami. My, małe śnieżynki, o Bożym dzieciom otoczymy Twój człowiek, z radością zrypniemy śniegiem po całym świecie i zatańczymy dla Ciebie z miłością. Odejść od żubeczka. Zabierzemy do naszych domów uśmiech dzieciąteczka. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego
składamy życzenia. Niech się wszystkim spełnią najskrytsze marzenia. Niech mały Jezus wśród nas zagości, by nam nigdy nie brakowało prawdziwej miłości. Zaraz też kolędę wspólnie zaśpiewamy, świąteczne nastroje w sercach zachowamy. Zebrani goście na zbliżające się święta Bożego Narodzenia z całego serca życzymy. Niech Bożym dzieciom napełnia wasze serca radością, pokojem, nadzieją i ufnością. Niech was szczerze błogosławi i umacnia w drodze miłości. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku 2016. Wam jeszcze raz gorąco podziękować brawami. Brawa za piękny wokal, za recytację, za piękny taniec i moi drodzy, za piękną grę aktorską. Byliście wspaniałymi aktorami, na pewno na długo zostanie nam to w pamięci. Także serdecznie jeszcze raz wam gratuluję. Dziękuję siostrze, dziękuję paniom, które was przygotowały. Panu, który tak pięknie akompaniował w instrumencie. Wspaniały wybór. Moi drodzy, jesteśmy naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem. A ja teraz poproszę księdza dziekana o błogosławieństwo, opłatka
potraw na stołu wigilijnym i nas wszystkich na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Pozwolicie Państwo, że przeczytam jeszcze życzenia, które wpłynęły na moje ręce od Pana Wojewody Mazowieckiego. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, chciałbym wszystkim, którzy na uroczystości w Kątach łamać się będą opłatkiem, życzyć świąt Bożego Narodzenia pachnących choinką, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na nowy 2016 rok. Życzę Państwu, aby był on czasem spokoju i realizacji wszystkich Państwa planów i zamierzeń, i tych osobistych, i tych, które wiążą się z pomyślnością całej miejscowości, całej Góry Kalwarii. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. W podpisie wojewoda mazowiecki Zdzisław Siepiera. Dzisiaj Pan Burmistrz wspomniał, że jest to wyjątkowy wieczór. Wieczór nie spotkania roboczego, nie spotkania przy pracy, ale wieczór świętowania. Bo oto uniwersalne przesłanie, transcendentne wejście Boga w świat i w życie łączy się z naszym, można powiedzieć, nawet małym światem, z naszym małym doświadczeniem. Może niezbyt krótkim, byśmy powiedzieli, bo przecież rozpoczęliśmy obchody 1050. rocznicy chrztu, a więc możemy się odwołać do tradycji pokoleń. Ale oto wchodzimy w rzeczywistość, w której jestem ja, jesteś ty, jesteśmy my i jest Najwyższy, który chce nas uweselić swoją obecnością. Jednym z wyrazów Jego obecności jest ciepło, radość, miłość i jedność. I na tych wartościach budujemy też naszą narodową tożsamość. Niech ten opłatek będzie wyrazem naszej miłości, życzliwości, pokoju, ale też i jedności ponad wszelkimi podziałami. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj jedno przy tym stole, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twego słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem ojców naszych składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twoją dobroć przez Chrystusa, Pana naszego.
Cię.